Witamy serdecznie w poświątecznym odcinku lekkostronniczego. Karolina nam robi kanapki do szkoły. Chleb z masłem, no bo jak to? Pamiętam. Czego to była reklama, że smaruje z obu stron? Ramy? Delmy? Jakiejś margaryny. Taka dobra, smaruje z obu stron! Jak jest dobry temat, to musi się zaczynać od topu łapka. No właśnie. It's a trap! Topu łapka odnośnie jedzenia świątecznego, które wyniszcza nasz organizm. It's a trap! Tak świąteczne jedzenie niszczy człowieka. Topu łapka. Człowieka? It's a trap! It's a trap! W czasie świąt ludzie zjadają średnio pół paczki smalcu. 100 gram smalcu, smalczyku takiego roztopionego. Drodzy tak. Państwo, pamiętajmy o tym, że oczywiście statystyka osób odwiezionych na pogotowie z powodu przejedzenia w każdym roku zastrasza. Pamiętajmy o tym, żeby trochę się ruszać między posiłkami, żeby na przykład przejść się do rodziny, która mieszka niedaleko, a nie jechać samochodem. Jeszcze by czymś popił. Dlatego reklamowali, żeby na święta brali. Stary, ale oni teraz trzepią hajs. No już za późno w tym roku, ale w następnym już nie jedzcie dużo zdrowej, tak na przykład tak. Sałatę, dużo jest sałaty. Na pewno mama się ucieszy. Nie, mama się na pewno ucieszy, nikt nie jedzie sałaty, a my tak. Mamo, nałóż mi proszę sałaty. A mama, mówisz... jesteś pewien, zawsze chciałeś jeść, tylko... Nie, mamo, proszę, nałóż mi tutaj więcej tej sałaty, tak. Nie, tej bez majonezu, bardzo proszę, tak, tej. Chory czy co? Big Mac zdrowszy niż sałatki? To jest intrygujące, no to jest bardzo intrygujące, wejdźmy. Pokaż mi to. Big Mac zdrowszy niż sałata? To nie jest. A to jest Big Mac. Jest, ty, ale Big... prawdziwe zdjęcie przynajmniej. Tak godzinny, tak. No. A, dobra, bo ta sałatka zawiera 855 kalorii i 66,3 grama tłuszczu. Na sałatce z Tesco przeczytamy, że zawiera 20 gram tłuszczu i 275 kalorii. Po prostu można bez tego sosu przetrwać. Nie musisz go żreć. Jak to nie muszę go żreć? Pytaliśmy was wczoraj na Facebooku, co dostaliście pod choinką. Co dostaliście? Ja dostałem skarpetki, ja prawdę napisałem. No skarpetki? Dostałem skarpety ciepłe. Nie, no normalne, ale grube takie. Czyli nie możesz robić tak paluszkami. Wtedy podchodzisz do kogoś, po takie mam skarpetki. Aha, w tym sensie. Nie. Nie miałem takich nigdy, miałeś takie? Mam! Ja widziałem, że są takie buty. Jakie buty? Pięciopalczaste. Gdzieś? O Jezu, głupie są te buty. I ja się właśnie zastanawiam, czy one są fajne, czy nie fajne. Podobno są fajne. Wyglądają idiotycznie. Wyglądają idiotycznie. Nie pokazałbym się nigdzie. Nie, a na ślub swój na pewno bym nie poszedł. Będą się nie wygoniłbyś mnie. Wygoniłbyś mnie. Nie wygoniłbyś mnie w życiu. Stał mi z boku przynajmniej. A w życiu. Jak w pierwszym rzędzie. Wszyscy tak tutaj, no akurat tak z boku. Przypomnę ci to kiedyś, że mnie wygoniłeś ze ślubu. To ja bym się w pierwszym rzędzie tutaj przed księdzami i tak bym ruszał palcami, tak ksiądz by się nie mógł skupić na kazaniu. Czy mogę wam przestać? Ciąg przyczynowo-skutkowy. Dostajecie nietrafiony prezent, potem ubieracie ten nietrafiony prezent na siebie, idziecie w nim na ślub i potem ze ślubu was wywalają. I myślicie, więc kurde, coś jest nie tak z tym dokładnie prezentem. Dokładnie, więc trzeba mieć bardzo, bardzo, bardzo dużą uważność, żeby nie przyjmować nietrafionych prezentów. Allegro mówi, że po świętach średnio wychodzi milion nowych produktów, nowych. I ciężko oczywiście oszacować, czy to chodzi tylko o te prezenty, ale ciężko też zaniedbać taką statystykę, no kurde, ja no milion. Popatrz, co ci kupiłem! To jest robot wielofunkcyjny do kuchni, ale się ucieszysz, przecież mieszkasz sam na tym mieszkaniu studenckim tam w Krakowie. A on tak sobie myśli, musisz sobie kurde, gotować. Przecież ja jem tylko zupki chińskie i ciągle wychodzę gdzieś z... Ale wiesz, a taki robot. Tak, on robi tak. A jeśli ktoś nie jest facebookowy i nie siedzi na naszym facebooku, ja facebookom, to lekkostronniczy, to, to, to można nawet i tam są choinki lekkostronniczych. A nie, na facebooku nie, ja dużo bardziej chodzę, raczej częściej chodzę do kościoła. Łąka chodzę, a Facebook to nie co to jest. And action! Najdroższe domeny internetowe. Ku mojemu zaskoczeniu chciałem sprawdzić, ile kosztują najlepsze, najdroższe, najbardziej popularne domenco. Kalina się krząta. Kalina się krząta, tak. Niepokoi mnie to. Najdroższe domeny internetowe. Domena to jest to, co jest przed .com. Czyli na przykład... Jezus Maria. Domena to jest... No nie to, co przed .com. No to jest dokładnie... Włącznie z .com. Przepraszam, bo ja jeszcze myślę o sałatkach. HTML5 Ninja. Na pierwszym miejscu. Po HTTP przed .com. Sex.com. 13 milionów dolarów. Za 10 milionów dolarów. Fund.com. Porn.com. A to jest zdecydowanie bardziej hardkorowe. 10, prawie 10 milionów dolarów za Pond.com. Diamond.com. 7,5 miliona. Slots.com. Slots to są te maszyny. 5,5 miliona. Nie bawi, bo te wszystkie domeny, chyba poza... pewnie poza sex.com i poza porn.com, to wyglądają na jakieś takie parkingi lekkie, że tam nic nie ma. Bez sensu. Za 4,9 miliona. Przeczytaj to, jak to się nazywa. No przeczytaj tą domenę. Czytaj! Czy jest tu jakiś podstęp? It's a trap! No czytaj. Nie. Nie bądź majtek. Nie mogę sobie przypomnieć. Ale z ciebie cię majtek. Nie chcę tego się przeczytać. No jak to się czyta?
Nie pamiętam, ciuchy. Ciuchy. Ciuchy po angielsku. No? No i mi się wydaje, że close. 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 Close? Podsumowanie zakończone. Wiemy przynajmniej, jak się czyta close. Dajcie znać, jakie macie plany na Sylwestra, żebym wiedział, gdzie można... No nie wiem, na przykład ludzie będą czytać książki. Herbert przeszedł ulicą, zastanawiając się nad lekkim podmuchem wiatru. Przez 479 odcinków, tak, łącznie z dzisiejszym, polecałeś książki. Ja nie polecam żadnej. No, to dajesz. Ja klasykiem polecę, ale przeczytałem tak czy jak, nie? Gdzieś z bólu? Firmę Grishama. Naprawdę? Przeczytałem całą. Tak, nie bądź trąba, bądź! Tak mi powiedziałem, widzisz? No to zarejmuj przynajmniej, nie lepiej. Nie bądź trąba, bądź jak bomba, albo coś takiego. Bądź jak bomba, tak, świetny pomysł na robot. Dobra, jak to może... Nie. Jak? Lekko stronniczy, jak bomba.